Słowo Boże na każdy dzień. Przez wieki wielu odeszło z tego świata w rozczarowaniu i z niechęcią, a wielu przyszło na świat z nadzieją i wiarą. Zorganizowałem dla wielu przyjście i wielu odesłałem. Niezliczeni ludzie przeszli przez moje ręce. Wiele duchów zostało wrzuconych do Hadesu. Wiele żyło w ciele, a wiele umarło i odrodziło się na ziemi. Jednak nigdy żaden z nich nie miał sposobności do cieszenia się dzisiaj błogosławieństwami królestwa. Dałem człowiekowi tak wiele, a on tak niewiele zyskał, bo atak sił szatana pozbawił go zdolności do cieszenia się wszystkimi moimi bogactwami. Zawsze miał jedynie szczęście do spoglądania, ale nigdy nie był zdolny do pełnej radości. Człowiek nigdy nie odkrył skarbca w swoim ciele, aby pozyskać bogactwa nieba. I tak oto stracił błogosławieństwa, którymi go obdarzyłem. Czy duch człowieka nie jest właśnie tym darem, który łączy go z moim duchem? Dlaczego człowiek nigdy nie spotkał się ze mną swoim duchem? Dlaczego zbliżył się do mnie w ciele, ale jest niezdolny do uczynienia tego w duchu? Czy moja prawdziwa twarz jest cielesna? Dlaczego człowiek nie zna mojej istoty? Czy naprawdę w duchu człowieka nigdy nie było żadnego mojego śladu? Czy całkowicie zniknąłem z ducha człowieka? Jeżeli człowiek nie wchodzi do duchowego królestwa, w jaki sposób może pojąć moje intencje? Czy w oczach człowieka jest to, co może bezpośrednio przeniknąć do duchowego królestwa? Wiele razy wołałem do człowieka poprzez mojego ducha, jednak człowiek zachowuje się tak, jak gdyby został mu przeze mnie wbity nóż i patrzy na mnie z daleka, będąc w wielkim strachu, że poprowadzę go do innego świata. Wiele razy stawiałem pytania w duchu człowieka, jednak pozostaje on całkowicie nieświadomy, głęboko obawiając się, że wejdę do jego domu i wykorzystam okazję, aby ogołocić go z jego całego dobytku. Dlatego wyrzuca mnie za próg, pozostawiając mnie jedynie przed zimnymi, szczelnie zamkniętymi drzwiami. Wiele razy człowiek upadł, a ja go uratowałem. Jednak po przebudzeniu natychmiast mnie zostawia i nietknięty przez moją miłość rzuca mi ostrożne spojrzenie. Nigdy nie ogrzałem serca człowieka. Człowiek jest pozbawionym emocji zimnokrwistym zwierzęciem. Mimo iż jest ogrzewany przez mój uścisk, nigdy nie był nim głęboko poruszony. Człowiek jest niczym górski dzikus. Nigdy w pełni nie docenił mojego umiłowania ludzkości. Jest niechętny do zbliżenia się do mnie, woląc przebywać wśród gór, gdzie znosi niebezpieczeństwo dzikich bestii. A jednak jest ciągle niechętny, aby znaleźć we mnie schronienie. Nie zmuszam żadnego człowieka do niczego. Ja jedynie dokonuję mojego dzieła. Nadejdzie dzień, w którym człowiek przypłynie do mojego brzegu z potężnego oceanu, aby mógł cieszyć się wszystkimi bogactwami na ziemi i pozostawić za sobą niebezpieczeństwo połknięcia przez morze.